Witam. Przez wiele lat żyłem w takim zamkniętym środowisku. Kontaktowałem się głównie z ludźmi, z którymi współpracowałem, z moimi pracownikami. Oczywiście prowadziłem szkolenia, byli to różni ludzie, ale oni starali się, przynajmniej wobec mnie jako szefa firmy, trzymać jakiś tam fason, poziom. Nie wdawałem się często z nimi w dyskusję. Nie przypuszczałem, że aż taka ilość idiotów zaludnia obszar między Odrą a Bugiem. Myślę, że tak jest na całym świecie, ale no, mam do czynienia z komentarzami, które spływają z Polski, także z zagranicy. No i powiem, że jestem lekko skonfundowany. Nie tym, że muszę odpowiadać na zarzuty nieraz poważne dotyczące mojej przeszłości. Przecież ja sam gdzieś zamieściłem wszystko na stronach internetowych. Chodzi o to, że skala głupoty jest po prostu niewyobrażalna. To tak na kanwie filmu, który wczoraj puściłem, czy Yahira to zdzira, dzisiaj jakby kontynuacja tego. Słuchajcie, to, że pojawiła się taka Yahira, było nieuniknione. Podobnie jak trypel, że rządzka jest nieunikniony w sytuacji, kiedy uprawiamy seks z przypadkowymi ludźmi bez zabezpieczenia, tak samo nieunikniona była Yahira w tym rozhisteryzowaniu naszego życia politycznego. To, że ona się pojawiła, nie ma w tym nic dziwnego. Ona jest cwaną gapą, głupawą, ale cwaną i realizuje jakiś tam swój plan na życie. Natomiast komentarze ludzi, którzy uważają ją za nadzieję Platformy Obywatelskiej, porażają mnie po prostu. Wczoraj dowiedziałem się, że jestem niedomytym, spoconym, starym facetem, starcem, który komentuje z jakichś tam dołów po prostu społecznych inicjatywę młodej, inteligentnej kobiety. Na miły Bóg, człowiek, który uważa Yahirę za miłą, inteligentną i ładną, no ma nie po kolei w głowie. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale no chłopie, wydaj te 200 zł, idź do agencji towarzyskiej, jak już nie możesz inaczej, i zobaczysz naprawdę ładne dziewczyny. Naprawdę, czasami piękne. Yahira jest po prostu bardzo przeciętna, niezgrabna, głupia. No, nie wiem, no w ogóle właśnie nie ma niczego, co w niej mogłoby się podobać. Ale wczoraj z tym panem, który no, z tego co wiem, był, jest prezesem jakiejś tam sporej firmy komputerowej, no powinien jakąś tam inteligencją się wykazywać. Dość długo się użerałem, wykasował wszystkie wątki, nawet nie jestem w stanie znaleźć tego, bo chciałem coś tam przytoczyć, ale nie jestem w stanie, bo wykasował kompletnie wszystko. Może to i dobrze. W końcu gdzieś tam się dogrzebał do mojego życiorysu i zaczął to wykorzystywać. No, nie ma tam niczego, czego ja sam o sobie bym nie powiedział. Żadnych zaskoczeń. Nie ma się czym chwalić, ale na to już nie mam żadnego wpływu. Natomiast mam nadzieję, że mam wpływ na to, że parę przynajmniej osób zrozumie, że to ta kobieta, która pojawiła się w naszym życiu politycznym, no zniknie z niego, tak jak zniknął kiedyś Stan Temiński, jak wiele dziwnych osób zniknęło, jak na szczęście zniknął Palikot i nie będziemy o niej pamiętali, chociaż w internecie nic nie ginie, więc ona też zapewne do końca nie zginie. Ale tak, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Osoba, która uważa, że Yahira jest młodą, inteligentną osobą, nadzieją Platformy Obywatelskiej, no jest idiotą, wzorzec Sewr. Dziękuję, do usłyszenia w następnym filmiku.